Siema, z tej strony Nikodem, a to jest FNAF, Into the Beat, to jest FNAF. Witajcie bardzo serdecznie, taki oto cudowny wstęp FNAF Into the Beat. Wbijamy do pizzerii. Idź do basenu z piłkami. No dobra, czyli musimy wbijać do basenu z piłkami. Siema Jeff. Ej, w ogóle, bo u Elevena widziałem gry. Wszystkie gry z przeszłości nadal tu są. Wygląda na to, że przez lata nieźle się zniszczyły. Żadna z nich nie wygląda nagrywalną. Brakuje im zbyt wielu części. Ej, tutaj coś jest. Yeah. Matryca puzli. Idź do basenu z piłkami. Dobra, pograjmy. Cieszę się, że przez te lata oglądałem, jak tata naprawia tyle różnych rzeczy. No dobra. Let's go. Zobaczmy, co to jest. A, musimy... Musimy pana Frediusi zamienić, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra, tutaj już wiemy co i jak. Dobra. Dobra, co tak? To w takim razie to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu, to idzie tu. Dobra, teraz tak, tutaj musi pan Freddy FNAF iść. Okej, okay, dobra, mamy tutaj tak. W ogóle nie wiem, jak poprzednie odcinki się przyjęły, znaczy... Wiem tylko tyle, że w miarę dobrze. Jak na FNAF. 20 wyświetleń to nie jest w sumie tak dużo, ale... Chwila. To idzie tu. To idzie tu, to idzie tu. No trochę będzie z tym kombinowania. Ja nie mogę. Dobra, nie wiem. Dobra, mniejsza o to. Dobra, utnę to. O, człowieku. Dobra, idź do basenu z piłkami. Chodźmy do basenu z piłkami. Tak jak powinniśmy pójść. To jest magazyn. Właśnie, może tutaj coś znajdziemy. Dzieło elektronowe, okej. Cieszę się, że zamalowali te przerażające malowidła. Ale mogli użyć fajniejszego koloru niż żółty. W sumie Oswald ma rację. A tu co to? Te telewizory wyglądają na super stare. Dlaczego Jeff je trzyma? To są telewizory z tego, z Security Office. Ej, czy tutaj dojdę do Security Office? Te drzwi są zamknięte. To jest Security Office. Ej, nice. Ciekawe, czemu tam nie można wejść. Zasilacz, okej. Okay. Super, będziemy mieli do większej ilości gier, ale gierki sobie ogarniemy. Wydaje mi się, że... Nie jestem pewien, ale... Mam dziwne wrażenie, że musi być jakiś ending z tymi grami. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, co my tu mamy? Zamknięte? Nie, drzwi do kuchni. Make sense, dobra. Dobra, czyli tutaj employees only, no to wiadomo, kuchnia. No dobra, no to wbijamy do basenu z kulkami i... Zaczynamy zabawę. Co nam przyniesie noc druga w pizzerii Freddy'ego Fazbera? Głos, który słyszałem wcześniej. Zastanawiam się, skąd pochodził.
Och, idealnie, światła zgasły. Muszę wymyślić sposób, jak je włączyć z po... Zaraz. Na zapleczu... Był pewien... O, właśnie. Żeton. Czy to jest to? O, nice. Słyszę cię, znajdź tatę. Czy on tu z nami jest? Błagam, proszę, nie. No, super, on tu z nami jest. Jej, super, nice. Tylko pytanie, czy... Ej, tu jest żeton. Tak, by the way. Dobra, pytanie, gdzie jest Afton? Znajdź dziecko. Tu jest basen z kulkami. To nie wygląda za dobrze, jakby... Kogoś tam słyszę, ale drzwi nie chcą się otworzyć. Dobra, czyli trzeba jakoś dojść do kuchni. Skąd pochodzi ten płacz? Ej, co to, mysz? Turex! Shit. O, super, torba na lunch. O nie. Nie, czika będzie wpierdzielać. No. Halo, chciałbym uciec. Czy to coś w ogóle ma żołądek? Jak z tak daleka poczułem zapach mojego lunchu? Chyba poczuła miało być. Na pewno w kuchni jest dzieciak, ale nie mogę się do niego dostać, dopóki nie zwabię tego czegoś z powrotem do jego dziwnego gniazda. Jeśli chcę jedzenia, może dostanę kawałek pizzy od Jeffa. Aha, czyli... Czyli wracamy, tak? Yeah. To będzie ciężka noc, drogie dzieci. Bardzo ciężka. No dobra, jesteśmy tutaj. Porozmawiaj z Jeffem. Czyli musimy jakoś tutaj wrócić. No ta, tu jest wyjście. Ej, paper palsy. Nice. Okej, okay, ty sobie Afton idź na zaplecze, królik! Królik! Znowu światła zgasły? Czy mi się zdaje? Trochę takie rotowanie, o, siema Jeff. Jezu, ty sprzątasz, ty umiesz sprzątać. Hej Jeff, masz jakieś ekstra kawałki pizzy, które mógłbyś mi dać? Przepraszam, dzieciaku, wiesz, że ostatnio bywało krucho. To jest coś, musisz to kupić. Och, okej. Okay. Co teraz robię? Nie stać mnie na nic. Gdybym tylko mógł pożyczyć kawałek z kuchni. Mam tę pułapkę na szczury, którą znalazłem. Zakładam, że pościg za szczurem na pewno ciągnie Jeffa od drzwi.
Znajdź sposób na odwrócenie uwagi. No dobra. Tu jest szczureks. Znaczy był tu szczurek. Dobra, zobaczmy. Może coś tu zdziałamy. Dobra, security tutaj. Znajdź sposób na odwrócenie uwagi. Dobra, pomyślmy. Pomyślmy i to logicznie pomyślmy. Co tu jest właściwie? Tu nic nie ma. Nie! Byłaś tam, dzieciaku. Dobra, pomyślmy. O Jezu. Dobra, tu jest kuchnia. Nie, tu jest ten basen z kulkami. Dobra. O, bateria, super. Ej, mamy śrubokręt, prawda? Nie ma sensu korzystać z tej wentylacji. Wystarczająco już bawię się na terytorium Jeffa. Dobra, jak znaleźć sposób na odwrócenie uwagi Jeffa? Musi być coś, co... A może jak pogadam... Oj, dobra. Spodziewaj się, dzieciaku, nie sprzedajemy plasterków po obiedzie. Więc jeśli chcesz pizzę, musisz kupić całe ciasto. Och, na razie wszystko w porządku. Dobra, O! Tak, zdobycie mojej pizzy zajmuje większość. A to miejsce jest takie obrzydliwe. Założę się, że roi się od szczurów. O, właśnie. Szczury, co? No dobra, czyli trzeba zdobyć szczura. Darmowe dolewki wody. Chciałbym, żeby to była pomarańczowa oranżada. Ty co, mam wrócić się do Freddy'ego po tego szczura? Tak mam to rozumieć? Well... No to wygląda. Na to wygląda. Fredbear's Singing Show. Singing, przepraszam. Czyli muszę złapać szczura we Freddy's. Na to wygląda. Make sense. Co już od 20 minut nagrywam? Dobra. Nara. Nie ma mnie tu. Nie ma mnie tu, panie Afton. No nic, no muszę. No uciekaj mi stąd! Dzięki, mordo. Dzięki. Okej. Siema. Tu mnie nie ma. Tu mnie nie ma, mordo. Spokojnie. To tylko twoje złudzenie. Tylko twoje złudzenie, mordko. Jakieś krzyki.
Myślę, że posiadanie szczura w kieszeni się przyda. Cieszę się, że znalazłem tę pułapkę. Nie sądzę, żeby to wyszło. Wyszedł, gdy tu stoję. Lepiej odejdę, żeby wrócił. Ja się tu skitram. Nie mam mowy, żeby ktoś zjadł dwie pizze jednocześnie uciekając stąd. Przerażające. Skitrajmy się. Tu musi coś być. Dobra. Chodź tu sobie, William. Siema. Nic tu nie ma, nikogo tu nie było. Ej, czy na plakacie jest Toy Bonnie? Ej, wygląda na Toy Bonniego. Siema. Idź sobie, idź. Zestaw creepy zwierzęcych balonów. Nic tu nie ma. Snap. O! Czyżby... Dzięki. Och, serio tutaj? Oh my fucking god. Nie! Chowaj się, dzieciaku! Nara. Dobry sposób na ukrycie. Przeniesienie się w czasie, Big Brain. Teraz pytanie, czy on tam dalej jest. Nagrywanie Freddy FNAF o godzinie 1 w nocy, dokładnie 1:38, jest trochę creepy. Dobra, bierzemy szczura. Wielki Scott, to duży szczur. Wielki Scott. Na pewno kogoś przestraszysz. Yeah. Dobra, spylamy. Nie ma co. Nie ma co ryzykować, idziemy dalej. Musimy starego znaleźć. W końcu. 39 minut. Oj, to będzie bardzo długi odcinek. Dobra, dobra. Tylko gdzie teraz postawić tego szczura? To powinno wystarczyć, aby zwrócić uwagę Jeffa. Nowy szczur w mieście, co? Wybrałeś złe miejsce, kolego.
Kuchnia powinna być teraz wolna. Muszę się tylko siedzieć, złapać pizzę i wyjść, zanim Jeff wróci. Dobra, czyli... Dobra, bierzemy pizzę z kuchni. Chyba nie tu. To je tu. No jelo. Welcome to the kitchen. Jeff sam robi tu wszystkie pizze. Chyba nie zdać go na zatrudnienie większej liczby pracowników. No, jednoosobowa działalność gospodarcza. Przepraszam, Jeff. Postaram się znaleźć sposób, żeby ci to wynagrodzić. O, kawałek pizzy. Bateria. O, super. Przyda się. Ej, co to jest? To ogromna zamrażarka. Nie chcę zostać mnie zamknięty. Ty wiesz. Sorry, Jeff, ale... Wap ptaka. Aha, że... Wap ptaka. Ej, dobra. Czyli musimy Chikoritę tutaj... I będziemy teraz Chikoritę wabić. Make sense. Tylko żeby... Tylko żeby na Aftona nie trafić. Wap ptaka. My huge ding dong, nie? Sorry, Chica. Nie do końca tak jak sobie wyobrażałem... Tak jak sobie wyobrażałem karmienie kurczaka. O! He? Uratuj dziecko. Wentylacja się nie otworzy. Pudełka je blokują. Okej. Dobra, ale pytanie, gdzie jest Kidos? Te drzwi są zamknięte. Dobra, serio, ja jestem ciekaw, gdzie jest Kidos. A where Kido? Halo? Nie mogę otworzyć wentylatora od wewnątrz. No świetnie. Dzięki. Okej. Czuję, że mogę zostać połknięty przez ten piekarnik. Jestem w kuchni? Idź do wejścia. Os! Czy już go nie ma? Mike? Na razie. Chodźmy do wyjścia. Dobra, nie ma co. Hej, Mike. Idziesz? Nie. Szukam mojego taty. Ma brązowe włosy i niebieską koszulę na sobie. Widziałeś go? Nie. Widziałeś Chipa? Byliśmy w salonie gier, gdy zgasły światła. Nie, nie widziałem. Myślisz, że on... Co jest? Ej, tu jakieś kiny były. Tu były jakieś kiny.
Człowieku, to było o wiele za blisko. Dlaczego nie mogę go znaleźć? Gdzie jeszcze nie szukałem? Wracaj do domu. Well. Ale... no, to by było ledwo spałem. Dlaczego nie mogę... Znajdź mamę. Czego teraz chcę? Nie wiem, ale ja to sobie zostawię na kolejny odcinek. Trzymajcie się cieplutko. Oj, przepraszam. Na razie, papa. Cześć.